Wcześniej twarze i maski Konfederacji, poglądy skrzętnie ukrywane i te na sztandarach. Jakie słowa w prekampanii padają wprost, a od których pozornie opłaca się odcinać? O czym mówią liderzy partii, a co publicznie chcieliby przemilczeć i dlaczego? O tym Jakub Sobieniowski. Albo zrobić to samemu. Tak, o przemocy wobec dzieci mówi jeden z najważniejszych polityków Konfederacji. Jeżeli będziecie dziecku mówili, że okropną rzeczą jest pedofilia, to co dziesiąte dziecko sobie pomyśli, oha, to ta pedofilia to jest coś fajnego. Tak, o przemocy wobec dzieci pisze jeden z najważniejszych polityków Konfederacji. Sławomir Mentzen opublikował to zdjęcie córek i poparcie dla przemocy symbolicznej. Fakty postanowiły zasłonić wizerunki dzieci i zdjęcie opublikować, bo świadczy o poglądach polityka trzeciej według sondaży siły politycznej. Co może zgotować Polsce ktoś, kto ubiega się o władzę? I kto z takim nadzwyczajnym, trzeba powiedzieć, wyczuciem humoru bierze swoje dzieci, robi im zdjęcie i mówi, że jest zwolennikiem przemocy. Wszyscy posłowie Konfederacji głosowali przeciw ustawie nazywanej Kamilkową, bo powstała po śmierci skatowanego 8-letniego Kamila z Częstochowy. Jeśli podrywa autorytet ojca, to dziecko się nie boi, ale przecież dziecko nie może władzić rodzicom na głowę. No i trzeba użyć przemocy, bo nie ma innego sposobu. Janusz Korwin-Mikke nie ukrywa swoich poglądów, takich też. W normalnej rodzinie, jak się dziecku powie, masz 2 godziny ćwiczyć pompki, to syn mówi, tak jest, tata i ćwiczy pompki. Jeżeli przedtem w szkole powiedzą, że on ma swoje prawa i może ojca nie słuchać, a to on wtedy czuje, że jego prawa są naruszone i gotowy jest samobójstwo popełnić, bo mu ojciec kazał wbrew jego woli ćwiczyć pompki. Te poglądy Polacy poznali na tyle, że partie tego polityka były albo małe, albo bardzo małe. Teraz w sondażach Konfederacja bywa trzecią siłą. Działa tak. Mój plan na przyszłość: zerowanie piwa, podatków, socjalu, inflacji, lewaków. Taka autopromocja nie zakłada oczywiście trudniejszych pytań, takich jak na przykład w Sejmie o 100 tak zwanych ustaw Mentzena. Jeden z jego projektów miał zaostrzyć zakaz aborcji i zakładał karę dla kobiet i lekarzy do 10 lat więzienia. Nie pamiętam dokładnie tego postulatu. Były momenty, gdy Konfederacja nie ukrywała swoich poglądów dotyczących aborcji. Takie momenty. Gdy Konfederacja, to była także Kaja Godek, skrajnie antyaborcyjna działaczka. Teraz ma jej nie być na listach Konfederacji, ale wiosną było w Sejmie głosowanie nad jej społecznym projektem zaostrzenia zakazu aborcji. Tak, powinny panie iść do więzienia za promowanie tutaj telefonu śmierci, za informowanie, w jaki sposób zabić człowieka. Tak, panie powinny iść do więzienia. Konfederacja głosowała za pracą nad tym projektem. Jeśli Polska nie zrobi porządku z zabijaniem dzieci nienarodzonych, Polska spłynie krwią. Krzysztof Bosak też poparł pracę nad tak uzasadnianym projektem. My byliśmy zwolennikami, żeby popracować nad nim w komisji. To nie znaczy, że uważaliśmy, że ten projekt jest dobrze napisany. To słowa, a to rzeczywistość. Konfederacji aż tak się podobał projekt Kai Godek. Gratuluję inicjatorom, szczęść Boże, zbieraczom. Bardzo dziękuję za piękne i poruszające, każdego normalnego człowieka poruszające wystąpienie. Teraz Krzysztof Bosak tak się odcina od Kai Godek. Konfederacja jako partia nie organizowała w tym roku ani w poprzednich latach żadnych konferencji z panią Kają Godek. Zapraszam posła Grzegorza Brauna, prezesa Konfederacji Korony Polskiej. A to dowód, że są wspólne konferencje z Kają Godek. Najlepszą diagnozę postawiła pani Kaja Godek. Bo wspólnie nie chcą obowiązkowych szczepień dzieci. Część preparatów, które są podawane dzieciom jako szczepionki, szczepionki obowiązkowe, na które musimy się zgodzić, musimy, nie wolno się nie zgodzić, korzystają w produkcji bądź na etapie testowania, korzystają z linii płodowych pozyskanych z abortowanych dzieci. Zakaz aborcji, kary więzienia dla lekarzy i kobiet, pochwalanie przemocy wobec dzieci, nie dla szczepień wszystkich, nie tylko covidowych. To są mało promowane poglądy Konfederacji. Te są promowane. PiS, PO, jedno zło. To słowa, a to rzeczywistość. Tak, telewizja rządowa straszyła Polaków, że Platforma, a szczególnie Rafał Trzaskowski, chcą narzucić limity na ubrania i jedzenie mięsa i chcą karmić Polaków robakami. To TVP. Politycy opozycji forsują program zastąpienia mięsa i nabiału robakami. To było TVP, a to przekaz Sławomira Mentzena, jak widać zbieżny z rządową telewizją. A to, co mówił, to było dokładnie to samo, co mówiło PiS. Platforma Obywatelska proponuje, by Polacy jedli rocznie 16 kg mięsa. Powinniśmy mieć limit na mięso, chyba 16 kg rocznie. 8 sztuk ubrań rocznie
No to panowie może sobie dadzą radę. W tej wersji standardowej powinno być ograniczenie do 8 sztuk nowych ubrań rocznie. Po wniosku posłów PiS-u i Konfederacji w Polsce zostało zaostrzone prawo antyaborcyjne, a Konfederację i PiS łączy nawet temat Smoleńska. Premier Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że był to zamach. Zamach warszawsko-smoleński, tak o tym mówię dzisiaj, zamach warszawsko-smoleński. Zanim ktoś powie, że Grzegorz Braun to polityczny folklor Konfederacji, powinien obejrzeć te zdjęcia. Jest fetowany i szanowany, w Sejmie jest aktywny i ma wpływ na rzeczywistość, a po ewentualnym wyborczym sukcesie ten wpływ będzie większy. Wyszło też na jaw w tych słynnych mailach Dworczyka i nie tylko, że tak naprawdę PiS przygotował sobie pewną przybudówkę, która trochę udaje opozycję, ale tak naprawdę bywa arcypisem. W Konfederacji są osoby, które wydają się zainteresowane współpracą z nami, ale są i takie, które mówią, że w żadnym wypadku. Jestem zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej, a jako metodę proponowałem zawsze, żeby zachowywać się tak, żeby chcieli nas wyrzucić. Więc muszę powiedzieć, że PiS robi co może, żeby zrealizować moją metodę. Ta pochwała jest szczególnie znacząca, bo to, co łączy wszystkie nurty Konfederacji, to niechęć do Unii Europejskiej, niechęć do bycia w niej, Polski i Polaków. Jakub Sobieniowski, Fakty.